Witam i zapraszam na przegląd wydarzeń mijającego tygodnia. Milionowe promesy. Wykazaliśmy bardzo wielkie straty, które miały odzwierciedlenie w stanie faktycznym. Chodnik na szlaku uzdrowiskowym. Z jednej strony będziemy mieli lepszą komunikację, a z drugiej strony będą mieszkańcy, turyści bardziej bezpieczni. Pogoda na narty. Tuż po 10:00 brakło nam niestety sprzętu. Wojewoda Małopolski przyznał promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Samorządy powiatu limanowskiego otrzymały z budżetu państwa prawie 9 milionów złotych. Najwięcej, bo aż 3 miliony złotych trafi do budżetu gminy Mszana Dolna. Pieniądze te mają być przeznaczone na odbudowę zniszczonych przez ubiegłoroczną sierpniową powódź mostów na osiedlu Pyrze, Majeranówka i Trzeciaki. Będą również wyremontowane gminne drogi. Podobnie będzie w gminie Jodłownik. Wójt Paweł Stawarz otrzymał od wojewody małopolskiego Jerzego Millera 1 100 000 złotych. Chciałby on wyremontować, tak jak i w mszańskiej gminie, mosty i drogi w Szyku, Wilkowisku oraz Słupi. Wykazaliśmy bardzo wielkie straty, które miały odzwierciedlenie w stanie faktycznym po tejże powodzi. W związku z tym oczywiście ta kwota 1 100 000 złotych pozwoli nam w części usunąć kolejny etap tychże zniszczeń, jakie przyniósł żywioł. Wojewoda przyznał pieniądze dla powiatu limanowskiego w kwocie 2 400 000 złotych. Powiat za te pieniądze wyremontuje podmyte i uszkodzone przez wodę drogi. W sumie do małopolskich gmin i miast trafiło prawie 114 milionów złotych. Samorządy powiatu limanowskiego z tej puli otrzymały niecałe 9 milionów złotych. Józef Budacz, TV28. Prawie 1000 metrów nowego chodnika powstanie przy drodze powiatowej z Koninek do Poręby Wielkiej. Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego, uważa, że chodnik będzie uzupełnieniem pakietu usług turystycznych. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb osób odwiedzających te tereny. Chodnik będzie uzupełnieniem pakietu produktów i usług turystycznych, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób odwiedzających te tereny, powiedział Stanisław Sorys, marszałek województwa małopolskiego. W piątek w hotelu Górski Raj w Porębie Wielkiej przekazał Januszowi Potaczkowi, wójtowi Niedźwiedzia, umowę o dofinansowaniu projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Z jednej strony będziemy mieli lepszą komunikację, a z drugiej strony będą mieszkańcy, turyści bardziej bezpieczni poruszać się właśnie w tym obszarze, ale również będzie to uatrakcyjnienie właśnie tejże gminy, tejże miejscowości w dodatkową infrastrukturę turystyczną, która będzie właśnie służyła turystom przyjeżdżającym tutaj właśnie na wypoczynek. Zakres prac nad projektem obejmie opracowanie dokumentacji technicznej oraz wszelkie prace inwestycyjno-modernizacyjne, w tym budowa nawierzchni z kostki brukowej oraz roboty odwodnieniowe i wykończeniowe. Przetarg był w dniu dzisiejszym. Powiem szczerze, że 22 firmy się zgłosiły. No jest to coś niewyobrażalnego, prawda? Wygrała firma najtańsza zgodnie, prawda, z przewidywaniami. Wygrała firma, która dała najniższą cenę, 396 000 złotych. Mnie to bardzo dziwi, tak uczciwie mówię, dlatego że jest to 961 metrów chodnika. Za co ta firma to wybuduje, nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Józef Budacz, TV28. Trasy narciarskie pod Mogielicą przeżywają prawdziwe oblężenie. Z kamerą wybraliśmy się do Zalesia, by sprawdzić, dlaczego narciarstwo biegowe staje się coraz bardziej popularne. Znajdujemy się przed budynkiem klubu LKS Zalesianka Zalesie, gdzie znajduje się wypożyczarnia nart. Za chwilę ja sama tam wejdę i wypożyczę sobie sprzęt, ale najpierw krótka rozmowa z dyrektorem Stanisławem Gorczowskim, który postanowił spędzić tutaj swój czas wolny. Pan jest pasjonatem nart? Oczywiście, że jestem pasjonatem nart, tego sportu i w ogóle rekreacji, zwłaszcza zimowej. Dlatego tu jestem. Każdą wolną chwilę staram się być. No, wolna chwila to jest niestety sobota, niedziela. Jak już dzień się robi dłuższy, to można też popołudniem. No i w związku z tym, że jestem pasjonatem, no to przyczyniłem się trochę do tego, że mamy ten, można powiedzieć, mały kurort narciarstwa biegowego w Zalesiu.
Czyli te trasy rzeczywiście zyskują coraz większą popularność? Myślę, że tak. No, choćby w dzisiejszy dzień, gdzie już tuż po 10 brakło nam niestety sprzętu, choć tego sprzętu na dzisiaj w tej wypożyczalni mieliśmy kompletów 80, no to proszę sobie wyobrazić, nie? Moment. No jest rotacja, co prawda, bo oddają jedni, następni przychodzą, no ale siłą rzeczy nie uniknie w takiej sytuacji, że są trochę kolejki. No, musimy pomyśleć, jak to rozładować. Ja przynajmniej już to robię w ten sposób, zresztą sam też tak robię, że buty dobrze byłoby, żeby sobie każdy własne z czasem zainwestował. No bo to wiadomo, mieć swoje buty, a te buty naprawdę nie są drogie. Dziękuję bardzo, życzę udanej rekreacji, a ja wchodzę do środka i wypożyczam narty. Ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże, będę musiała na swoją kolej długo poczekać. Znajdujemy się w sercu wypożyczalni, którą prowadzi pan Piotr. Zaraz wypożyczę narty. Proszę mi powiedzieć, co jest mi potrzebne na początek? Do tożsamości. Potrzebujemy, żeby wypożyczyć i spisać oświadczenie, którym potem w razie szkód lub braku sprzętu będzie się posługiwała policja w czynnościach poszukiwania sprzętu. Co pan polecił na początek? Na początek to jest trasa przygotowana wkoło stadionu Zalesianki, więc proponuję tą trasę, bo jest płaska, bez jazdu, bez ostrzejszych skrętów. Zapraszam na tę trasę. Jeszcze tylko kilka ćwiczeń rozciągających i mogę próbować swoich sił na nartach. Najwyższy zamienić redakcyjny mikrofon na kijki. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Więcej się specjalizuję w jeździe rowerowej, dlatego narty biegowe używam jako dodatkowy trening, tak można powiedzieć. A jak pan ocenia te trasy? Trasy bardzo dobre. Są i krótsze, i dłuższe. Dla każdego trzeba mieć tylko kondycję i troszkę sobie pogonić. Jak pani widzi, dzisiaj praktycznie mam dużo zajęcia w ogóle i cieszę się, przychodzę tutaj z rodziną codziennie praktycznie, jak się da. Czy dzieciom sprawia to przyjemność? Oczywiście, jak widać praktycznie, można tam skierować kamerę i po prostu zobaczyć. Justyną Kowalczyk nie będę, ale na pewno będę tutaj przyjeżdżać, żeby odpocząć i pooglądać piękne widoki. Jak wygląda sprawa budowy drogi z Brzeska do Nowego Sącza? Droga z Brzeska do Nowego Sącza jest trudnym przedsięwzięciem. Nie jest to takie zadanie, gdzie ktoś powie, o, droga będzie, są pieniądze i na drugi rok
droga jest. Mamy przykład obwodnicy na przykład Limanowej, gdzie od wielu, wielu lat trudno powiedzieć, czy to ma być mała, czy duża obwodnica, i gdybyśmy też zadesygnowali środki na przykład w kontrakcie regionalnym, to nie wiedzielibyśmy, czy ta obwodnica będzie wykonana, czy nie. A co dopiero droga dużo kosztowniejsza z Brzeska do Nowego Sącza. I co więcej, teraz dużo politykierów, dużo ludzi, którzy chcieliby jakiś kapitał budować na tym, zaczyna podnosić głowy, krzyczeć, że miała być droga, a drogi nie ma. Wszystkich uspokajam, że kontrakt terytorialny, kontrakt regionalny jest podpisany. Stroną jest marszałek województwa i minister rozwoju regionalnego, co nie znaczy, że natychmiast pieniądze będą w programie rządowym, bo najpierw musi być zrobiona dokumentacja, musi być wybrany odpowiedni wariant. Do tej dokumentacji wcześniej musi być uzyskana decyzja środowiskowa i wykonany projekt. Jesteśmy w tej chwili na etapie zlecenia projektu przez Ministerstwo Infrastruktury Generalnej Dyrekcji Dróg. I gdy to zlecenie będzie przekazane i podpisane, można powiedzieć, że będzie rozpoczęty proces dokumentacyjny, a zaraz w ślad za tym te środki, które są zabezpieczone w kontrakcie, no będą przekazywane na wykonanie. Ale jeszcze trochę tej wody upłynie, zanim to wszystko naprawdę nabierze takiej realności. 16 drużyn wzięło udział w rozgrywanym w Limanowej turnieju Żaków w piłce halowej. Jest to turniej międzynarodowy, dwie drużyny z Dolnego Kubina, dwie drużyny Wisły Kraków, dwie drużyny Limanowi, Dunaj jest Nowy Sącz, Sandecja Nowy Sącz, reprezentacja podokręgu Wadowice. Nie wiem, czy kogoś ominąłem, czy nie, ale tyle pamiętam na tą chwilę. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Sandecji Nowy Sącz, drugie Dunajca Nowy Sącz, a na trzecim stopniu podium uplasował się zespół z Dolnego Kubina. Gospodarze tego turnieju zajęli czwarte miejsce. Chcemy propagować przede wszystkim piłkę nożną i rozwój naszego limanowskiego podokręgu, naszej Akademii Piłkarskiej Limanowskiej, to przede wszystkim. Turniej Limanowa Cup Żaków odbywał się pod honorowym patronatem przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego, burmistrza Limanowej i dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej. Monika Antosz-Grodzicka, TV28. Tadeusz Lis nie jest już prezesem LKS Zenit Kasinka Mała. 3 tygodnie temu złożył rezygnację na spotkaniu władz klubu z radnymi i wójtem Mszany Dolnej. Złożyłem rezygnację, skoro nie ma zainteresowania działalnością klubu, to nie będę się kopał z koniem, mówi były prezes klubu z Kasinki Małej w udzielonym wywiadzie, który w całości można przeczytać na naszej stronie internetowej. Były już prezes przyznał również, że jest rozgoryczony postawą władz samorządowych gminy Mszana Dolna, który zamiast pomagać w działaniu i funkcjonowaniu klubu piłkarskiemu, przeszkadza. Lis dodał, że nie wie, czy klub będzie brał udział w rozgrywkach limanowskiej A-klasy na wiosnę, bo na dzień dzisiejszy klubu sportowego z 40-letnią historią nie ma. Nikt również nie chce podjąć się póki co inicjatywy jego prowadzenia. Józef Budacz, TV28. Około 60 mieszkańców, głównie z Olszówki i Raby Niżnej, podpisało się pod pismem skierowanym do wójta gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie rezygnacją z budowy drogi przez osiedle Łabuzy w ramach projektu budowy tzw. drogi uzdrowiskowej do Poręby Wielkiej. Jesteśmy zaniepokojeni decyzją zarządu dróg o zaniechaniu budowy drogi z Olszówki do Poręby Wielkiej przez osiedle Łabuzy, piszą mieszkańcy. Budzi nasz sprzeciw fakt, że względem tej drogi podważany jest status drogi komunalnej. Względem użytkowników stosowane są szykany, a droga jest sukcesywnie rozkopywana i niszczona. Codziennie z tej drogi korzystają mieszkańcy 4 osiedli, a jest tutaj 30 domów, w tym gospodarstwa rolne i zakłady pracy, do których dojeżdżają pracownicy. To była ostatnia informacja. Za uwagę dziękuję. Monika Antosz-Grodzicka. Do zobaczenia.